Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Orlików krzykliwych, który to temat jest jednym z części naszego projektu dotyczących ochrony ostoi karpackiej fauny puszczańskiej. Projekt ten realizujemy we współpracy ze stroną szwajcarską, która finansuje te badania. Naszym celem jest rozpoznanie korytarzy migracyjnych ssaków, a w przypadku orlika krzykliwego, tego gatunku, który jest herbem Magórskiego Parku Narodowego, chcemy dokładnie poznać, jakie są wymagania przestrzeni, żeby ten gatunek mógł u nas funkcjonować, jakie musi być minimalny obszar zapewniony dla żerowania, jak musi on wyglądać, czy jaka musi być struktura roślinności, na ile możemy sobie pozwolić w tej chwili z konstruującą zabudową, żeby temu gatunkowi nie zaszkodzić. I celem tego projektu jest stworzenie pewnych wytycznych do dokumentów planistycznych, takie jak plan zagospodarowania przestrzennego, studia zagospodarowania gmin, tak żeby te dokumenty mogły z tego skorzystać i z zgodnym rozmysłem planować dalszą zabudowę Beskidu Niskiego z zachowaniem tego dziedzictwa, które mamy w tej chwili. Migracje to jeden z elementów, który jest bardzo spektakularny, ponieważ ptaki, orliki lecą z naszych lęgowisk, z Beskidu Niskiego daleko do Zimbabwe, Botswany w Afryce. Na stronie Magórskiego Parku Narodowego można śledzić tą migrację, ponieważ ptaki zostały wyposażone w nadajniki telemetryczne. Nadajniki te posiadają moduły GSM, GPS, za pośrednictwem których dostajemy SMS-y z dokładnymi lokalizacjami ptaków co 30 minut. Wiemy dokładnie, jakie są lokalizacje tych ptaków, jakie są miejsca, które odwiedzają, w jakich miejscach śpią, na jakie problemy natrafiają na trasie swojej migracji. I można to cały czas śledzić, każdego dnia jest wykonywana aktualizacja, można sobie podglądać, jak ta migracja przebiega. Grzegorz Czerlik, jestem prezesem Stowarzyszenia Karpatika, które między innymi zajmuje się badaniami migracji ptaków w Beskidzie Niskim. Nasz udział w dzisiejszej konferencji miał na celu przybliżenie uczestnikom problematyki związanej z ochroną i poznaniem ptaków na terenie Beskidu Niskiego, ale również ptaków, które przez ten teren migrują. Nasze stowarzyszenie prowadzi badania migracji ptaków w ramach akcji Karpatika w stacji terenowej miejscowości Mescowa. Badania te prowadzone są od 15 lat. Ich celem jest poznanie migracji ptaków przez teren Beskidu Niskiego. Prowadzimy obrączkowanie ptaków. Nasze badania mają na celu poznanie tras migracji ptaków, poznanie ich biologii, długości życia, przez co w pewnym stopniu jesteśmy w stanie przyczynić się do ich ochrony ich miejsc lęgowych czy miejsc tras migracji. W tej chwili podejmowane są działania zmierzające do wprowadzenia jakichś form ochrony na terenie całego Beskidu Niskiego. Opracowywane są plany, czy opracowywany jest plan zadań ochronnych dla tego obszaru. Jest to obszar Natura 2000 stworzony specjalnie dla ochrony tych gatunków. Jak mogłaby się przyczynić do tego młodzież? Chyba poprzez podnoszenie swojej świadomości, poprzez takie działania, aby przekonać osoby, które podejmują decyzje,
decyzje, które zmieniają środowisko, aby te decyzje były przyjazne dla ptaków, przyjazne dla przyrody, by w jak najmniejszym stopniu powodowały zagrożenia, a równocześnie żeby były także realizowane w taki sposób, żeby nam wszystkim ułatwić życie. Także tutaj bardzo ważne jest znalezienie takiego i drogi środka między tym, co chcemy zrobić, przekształcając środowisko na nasze własne potrzeby, a ochroną ptaków. Trudno ocenić, bo z jednej strony człowiek na pewno przekształca środowisko w taki sposób, że pogarsza warunki dla części gatunków, ale równocześnie bez gospodarowania wiele gatunków nie znajdowałoby odpowiednich warunków do życia. Także to pytanie jest dosyć trudne i właściwie pomimo tego, że wiele lat zajmuję się tą problematyką, nie znam dobrej odpowiedzi na to. Jedna z najstarszych metod badawczych, która polega na takim jakby indywidualnym znakowaniu ptaków za pomocą obrączek. I takie obrączki, jak wiecie, mogą być najczęściej metalowe albo aluminiowe. I obrączka jest coś w rodzaju jakby nasz dowód osobisty, czyli coś na przykład jak numer PESEL. I obrączki właśnie są właśnie taką formą. I na takich obrączkach jest wygrawerowany ten indywidualny numer, czyli każda obrączka ma jakiś swój charakterystyczny numer oznaczony jakimiś tutaj liczbami oraz pod spodem obrączki jest napisane Stacja Ornitologiczna Gdańsk, czyli w Polsce takim głównym stacją właśnie jest w Gdańsku, gdzie te wszystkie informacje o ptakach tam spływają i tam robi się różne analizy i tak również przeprowadza badania i pod spodem jest napisane Poland, czyli nazwa jakby z kraju, w którym został zabroczkowany ptak. No i teraz pokażę te obrączki tutaj po kolei, więc sobie można zobaczyć, jak one wyglądają i podać dalej, tylko nie ściągać z wężyka.